Halo, halo, witam serdecznie. Nazywam się Zosia Golis i tradycyjnie, jak w każdy wtorek i piątek o godzinie 18, witam Was w cudownym cyklu z uśmiechem przez życie. A więc uśmiechajmy się, witaj Uleńko, i przeczytam tradycyjnie Kocham Cię na każdy dzień, Very Simon. Miłość to wielki poeta. Jej tematy są niewyczerpane. Jeśli jednak cel, który straciła z oczu, nigdy więcej się nie pojawi, wówczas męczy się i milknie. Co pozostanie, kiedy wszystko się rozpadnie? Nasze plany na przyszłość, zdrowie, dobra materialne. Pozostanie tylko jedno. Nasza miłość. Witaj, Patrycja. Miło Ciebie znowu gościć. I teraz tradycyjnie medytacje leczące duszę i ciało, Louise Hay. Krytycyzm. W zdobywaniu nowych umiejętności z miłością dodawaj sobie otuchy. Rób to dla siebie. Krytycyzm. Chwalę siebie za duże i małe rzeczy. Jestem cudowną istotą. Kiedyś często beształam i krytykowałam siebie, wierząc, że to mi pomoże ulepszyć moje ciało. Jednak przez te wszystkie lata krytycyzm nie zdołał mnie udoskonalić. W rzeczywistości samokrytyka znacznie utrudnia postęp i dokonywanie zmian. Wsłuchuję się więc w swój wewnętrzny dialog i odkrywam, że jestem wobec siebie zbyt krytyczna, kiedy powtarzam, nie jestem dość dobra lub robię to źle. W tym dialogu rozpoznaję stare wzorce z dzieciństwa i od razu zaczynam przemawiać do mojego wewnętrznego dziecka z miłością. Zamiast ranić siebie, postanawiam wzbogacić się pochwałą i aprobatą. Wiem, że jestem na najlepszej drodze, aby stać się osobą zdolną do harmonijnej miłości. Jest i nasza Aneczka cudowna, kochana. Witaj, witaj, kwiatuszku. I teraz przeczytamy ze złotej książeczki Odważ się żyć odważnie. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Bardzo piękne przesłanie. Zobaczymy, co nasza Tereska Synoracka. Recepty leczące, recepty na piękne życie. I zobaczymy. Fruń z orłami, wielkimi skrzydłami, niech cię w piękne miejsca zaniesie, gdzie góry, gdzie morza i lasy, gdzie miejsca pełne pasy, gdzie widoki cudne, gdzie mały domek w lesie, opowieści tam piękne snują. Tak wiele się ludzie dowiadują pięknego czasu dla siebie, nad morzem i wszędzie. I w domu z mamą niech ci dobrze będzie. Serdeczności, radości, miłości i pięknych ludzi wkoło. Niech będzie ci zawsze wesoło. Ja tutaj chciałam się odnieść, fruń z orłami, wielkimi skrzydłami. Witaj, aniołku, jest z nami Angel. Nie wiem, czy wiecie, że jedynym ptakiem, który siada na orła, jest kruk. Kruk. Orzeł nie walczy z krukiem, on go nie zrzuca. Wiecie, co orzeł robi? Orzeł rozpościera skrzydła. I aż mam ciarki, ojej.
i unosi się wysoko. I tego ciśnienia wysoko kruk nie wytrzymuje i sam odpada. A więc latajmy z orłami albo grzebmy się z kurczakami. To my wybieramy. Na pewno znacie tą opowieść, jak kiedyś znaleziono gniazdo orła, jajo orła i włożono je do kurnika i orzeł wychowywał się razem z kurami, a więc gdakał, dziobał, nie wiedząc, kim jest. I kiedy majestatycznie na niebie z cudnie rozłożonymi skrzydłami leciał orzeł, ten orzeł, który nie wiedział, że jest orłem, zapytał, a kto to jest? A kura mówi, to orzeł, ale ty i ja jesteśmy kurami. Nie patrz tam. Kto z was się z tym spotykał? Nie wychylaj się, rób swoje, pogięło cię, coś ci tam odwaliło. Przez ile lat was ściągano do parteru, ściągano do poziomu waszych bliskich, waszych koleżanek w szkole? Jak to się stało, że zapomnieliśmy, że jesteśmy z orłami, że jesteśmy orłami? Czy wiecie, że jesteście orłami? Pewnie znacie tą przypowieść, stara to jest przypowieść, ale jeszcze raz powtórzę słowa człowieka, który zbudował największą organizację ludzką na świecie. Można ją porównać, widoczną z kosmosu jest chiński mur i ta ludzka, ponad dwumilionowa wtedy organizacja ludzka, i był to Dexter Yeager. Był to człowiek, który zbudował system pomocy. Dzięki temu systemowi ludzie budowali się książki, kasety, spotkania. Ja mówię o czasie, kiedy ja współpracowałam właśnie z Amwayem. Odnoszę się z wielką miłością do tego czasu, odkąd pamiętam i zawsze będę. To tam ja czytałam te książki, które ludzie teraz zaczynają. I nie mówię po to, żeby się wywyższać, że coś tam wiem więcej czy lepiej. Nie, ja już w 1994 roku wspominam to zawsze, że Louise Hay to był mój punkt zwrotny, klik. Ale ja czytałam Miliarderzy, chodzi o historię Raya Kroka, który kupił sieć od braci McDonaldów, ten Rockefeller, Onassis, te wszystkie osoby, które osiągnęły sukces, to ja byłam bardzo głodna ich biografii. Ja do tej pory lubię posłuchać historię. Ta Paula Rodak chyba, ona o aktorach prowadzi takie programy. Nie wiem, czy wy, ale ja bardzo lubię posłuchać historii ludzi, którzy osiągnęli sukcesy, co się takiego zadziało. Wielu ludzi też zostało zapomnianych, bo człowiek tak długo żyje, jak mówią, dopóki o nim mówią. Także tutaj chciałam się do tego odnieść. Zaraz będziemy czytali te piękne. Ania pisze, przykro, bo nie posłuchałam cię, kochana Zosiu. Bardzo mi przerywa. Załatam ten problem już nie... A, załatwiam, tak? Bo nie do końca rozumiem, ten problem już nie, załatwię chyba ten problem już niedługo, tak, tak Aneczko, rozumiem. Więc kochani, te, jak Andrzej tu zasugerował, aniołki, paczki Zosi, więc może orły. Jak wam się to podoba? Ja jak jeździłam kiedyś na warsztaty i były takie różne ćwiczenia, pewnie gdzieś tam też takie mieliście, nie? No i tak mówili, żeby sobie wybrać jakieś zwierzątko, nie?
No to tam ludzie pisali, pies, kot czy tam coś, a ja gepard, wilk. Ja nie wiem dlaczego, ale gdzieś zawsze było we mnie, może to ta siła, nie wiem, ale gdzieś taką bliskość miałam właśnie z tymi pumami, z gepardami i tak dalej. Nie wiem jak wy. Kochanie, anielska wyrocznia i dziś mamy Anioł Stróż Młodzieży. Nie wiem, czy będzie widać, bo to mówię, jak ja mam tutaj to tło, a napisaliście do mnie, że z tym tłem jest ładniej, więc staram się to tło. Ja nie bardzo lubię to tło od pewnego czasu, ponieważ ono zniekształca mi twarz. Zniekształca mnie trochę. No ale jeżeli jest profesjonalnie, tak jak mi napisano, Patrycja pisze, moje zwierzę mocy to wilk. Brawo, brawo, tańcząca z wilkami. Tak, wilczyca. Tak jest, tak jest. Przesłanie Anioł Stróż Młodzieży. Jego przesłanie brzmi. Otrzymuję przewodnictwo i ochronę, kiedy zaczynam wybierać własną drogę życia. Chciałam się wam też pochwalić, że wczoraj była pełnia w Lwie. Kto z was podjął nowe decyzje? Napiszcie mi. Czy ktoś podjął decyzję na coś nowego? Pochwalcie się, bo ja tak. I teraz przeczytamy o tym aniele Stróżu Młodzieży. Ten anioł dzierży klucz, który prowadzi nas ku wzrastaniu, w szczęśliwą, stabilną młodość. Czyni zdolnymi do odnalezienia równowagi pomiędzy pracą i przyjemnościami i zna różnicę pomiędzy tym, co dobre, a tym, co nam nie służy. Błogosławi nas, gdy bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Anielskie królestwo tego anioła, archanioł nieba formy, niebiańskie zadania, pomaga młodzieży dokonać wyboru właściwego kierunku. Dary dla ziemi, jaki ten anioł niesie, potrafi pomóc wziąć odpowiedzialność za swoje życie, podążać w kierunku wyznaczonym przez serce, podejmować mądre i rozważne decyzje. Ten anioł stróż opiekuje się wszystkimi ludźmi rozpoczynającymi własną drogę. Nie przez przypadek się otworzył. Jest to czas, kiedy zdrowe wychowanie z dzieciństwa zaczyna przynosić rezultaty. Jest to również czas ufności, że podejmujemy korzystne wybory życiowe. Anioł ten potrafi sprawić, by decyzje były uczciwe i czyste, wzmacniając nasze szanse wzrostu i budowania. Prowadzi ku właściwemu wyborowi pracy, gdzie nasze talenty będą docenione, a także ku właściwym partnerom, którzy potrafią dać nam miłość i wsparcie potrzebne w osiągnięciu pełni naszych możliwości. Jest to anioł stróż, który pomaga zachować poczucie humoru, kiedy rzeczy wydają się biec w złym kierunku, lub kiedy czujemy, że straciliśmy wspaniałą okazję. Od tego anioła możemy także otrzymać zapewnienie, że zawsze jesteśmy na właściwej drodze ku urzeczywistnieniu celu naszego życia. To najistotniejsze, rozpoznać, że nieważne jest, jak wiele zakrętów czeka na naszej życiowej ścieżce, będziemy ewentualnie prowadzeni, by czynić to, co daje możliwość wyrażenia w pełni istoty siebie. Aniołek napisał, moje też, choć panicznie boję się wilków, nie wiem czemu, nigdy żadnego na żywo nie widziałam. Trzeba spojrzeć w przeszłość,
dlaczego się boisz wilków, mogłaś być ugryziona, zagryziona przez nich, dlatego się ich boi. Była ugryziona tylko. I pisze aniołek, ja podjęłam decyzję życiową. Pojawiłam się tutaj, w cudzysłowie przypadkiem, zeszły piątek. Zosia mi przeczytała karty i ta ostatnia, że będzie wskazówka do nowej drogi życia i że mam nią podążać, zaryzykowałam. Wow, aż mam ciarki, brawo, dobry wybór, bo jak ciarki taki dom, to zarezonuje. I witaj Iwonka, dobry wieczór wszystkim. Okej, a więc zaczynamy. To już zobaczymy. Pierwsza chyba była Uleńka, z tego co dobrze pamiętam. Tak, Ula Piwowarczyk. Dla ciebie, Uleńko, przesłanie dobrostanu. Już teraz sobie to ułożę, żeby był porządeczek. Dla naszej Uleńki. Daję sobie czas i przestrzeń na uznanie moich uczuć. Płynie do mnie światło oczyszczenia i uzdrowienia. I słowa mocy dla naszej Uleńki. Potrafię sprostać każdemu zadaniu. I iluminacja Ewy Wolej dla Uleńki. Dawaj ludziom więcej, niż mogliby się spodziewać. I rób to z przyjemnością. I inspiracja Ewy Wolej dla Uleńki. Każda komórka mojego ciała wypełniona jest światłem, które oczyszcza, uzdrawia i wzmacnia mnie. I przesłanie anielskie dla naszej Uleńki. Anioł pokoju. Jego przesłanie brzmi: otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. I przesłanie od twojej duszy. Karta kryształu. Wchodzisz na swą duchową ścieżkę. Kryształ przyniesie wielkie zmiany w energiach. Nie wiem, czy będzie widać. Mówię, jak jest tło, to troszkę jest niewyraźnie. A więc gratuluję Uleńkom. I moja Patrycja kochana. Patrycjo, dla ciebie przesłanie dobrostanu. Wpuszczam dobro do swojego serca i umysłu. Pozwalam, by wypełniły mnie mądre, budujące myśli. I słowa mocy dla Patrycji. Porzucam stare wzorce. Teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. Iluminacja Ewy Wolej, Patrycja. Z wielką radością i przywilejem jest zobaczenie siebie w oczach drugiego człowieka. Inspiracja Ewy Wolej dla Patrycji. Przeszłość minęła. Przyszłości jeszcze nie ma. To jest jedyna ważna chwila. I przesłanie anielskie dla Patrycji. Anioł poznania. Jego przesłanie brzmi: mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światłu. I przesłanie od twojej duszy, Patrycja. Karta przemiany. To, co złe, na dobro zostanie odmienione i szala przechyli się na twoją stronę. Może z daleka tak będzie widać piękną tą kartę. Brawo, Patrycja, i nasza kochana Aneczka. Przesłanie dobrostanu dla Aneczki. Mam doskonałe twórcze pomysły. Potrafię je realizować, a one wnoszą do świata piękno, czyniąc moje życie dobrym i obfitym. Słowa mocy dla ciebie, Aneczko. Wszelki lęk przemieniam w odwagę.
wszechświat mnie wspiera. Pięknie. Iluminacja Ewy Wolej dla Ciebie, Aneczko. W jaki sposób możesz dzisiaj okazać komuś miłość? I inspiracja Ewy Wolej dla Ciebie, Aniu. Oj. Jestem tak samo nieograniczona jak mój Stwórca. Pięknie. I przesłanie anielskie dla Ciebie, Aniu. Anioł wiary. Co się zachwiała Ci wiara? I anioł wiary przypomina Ci o tym. Jego przesłanie brzmi: wierzę, że dobroć i radość są moje teraz i na zawsze. I teraz jest nasz aniołek. Przesłanie dobrostanu dla naszego aniołka. Przypomnij mi, aniołku, swoje imię, bo gdzieś uleciało mi, przepraszam. Przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Cieszę się dobrobytem. Z lekkością przyciągam dostatek. Słowa mocy dla Ciebie, aniołku. Jestem wewnętrzną siłą. Pięknie. I iluminacja Ewy Wolej dla Ciebie. Niektórzy ludzie zamiast mostów budują tamy i stają się samotni. Ty jesteś budowniczym mostów. Pomyśl, aniołku, gdzie zbudowałaś może niekoniecznie potrzebny most, który Cię odgradza od czegoś tam. To jest taka myśl, podpowiedź płynie. Inspiracja dla aniołka. Mam w sobie wszystko to, czego potrzebuję do osiągnięcia sukcesu i bycia szczęśliwą. Piękne. I przesłanie anielskie dla aniołka. Anioł swobody. Masz wyluzować, rozpościerzyć skrzydła orła i swobodnie, majestatycznie frunąć. Anioł swobody, jego przesłanie brzmi: zawsze mam swobodę wyboru, miłości, niezależności i twórczości. I przesłanie od Twojej duszy, aniołku. Karta płomiennej gwiazdy. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko. Z wykrzyknikiem. Tu też są skrzydła. One są, wyglądają na anielskie. Przecudne. I teraz a tu jest, że boisz się wilku i że zaryzykowałaś. I Iwonka K. Przesłanie dobrostanu dla Ciebie, Iwonko. Moje życie jest darem od Stwórcy. Moje życie jest błogosławione. Otrzymuję wszystko, czego potrzebuję. Do tych, którzy nie byli, nie słyszeli, nie pamiętają. Każde czytanie jest w łączności ze źródłem. Dlatego pewnie macie, jeżeli to zauważacie, jeżeli się otworzycie, przejawianie w życiu. Także dbajcie o to. Iwonko, słowo mocy dla Ciebie. Mam wiele dobra do zaoferowania światu. Iluminacja Ewy Wolej dla Iwonki K. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić jutro dzięki działaniu, które podejmiesz dzisiaj. Inspiracja Ewy Wolej dla Ciebie, Iwonka. Jestem kanałem dla nieskończonego ducha. Przesłanie anielskie dla Iwonki K.
anioł przebaczenia. Przyjrzy się temu, bo anioł przebaczenia nigdy nie przychodzi przez tak zwany przypadek. Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. I przesłanie od Twojej duszy. Karta Słońca. Ten dzień przyniesie Ci promienie słońca i radość. Pięknie, Iwonka. Ania, dziękuję za przesłania. Ania pisze, że przesłucham później jeszcze raz, jak wyjdę na zewnątrz, bo już wiem, dlaczego mam problem z internetem. Aha, okej. Patrycja pisze, dziękuję Zosiu, wszystko to się zgadza z moimi postanowieniami. Dokładnie, wszystko się sprawdziło cudnie. I nasz aniołek pisze, niesamowite, po ostatniej karcie mnie wyrzuciło, pisze z telefonu. Dziękuję Zosiu, dziś potwierdziło się to, co wywróżyłaś mi, ja nie wróżę, ja wyciągam przesłania. To jest w cudzysłowie oczywiście, tak, to co popłynęło do ciebie może z przestrzeni poprzez mnie, żeby tak dbać o te słowa, nie? Bo słowa mają moc. Dziś się potwierdziło to, co wywróżyłaś mi w zeszły piątek. Dziękuję ślicznie, kochana Zosiu. Proszę bardzo, aniołku kochany. I pamiętajmy o tym, że to są inspiracje, przesłania, dobrostanu, słowa mocy od duszy i te inspiracje. Mam tam karty anielskie, ale ja nie wróżę. Nigdy nie wróżyłam, nigdy się tym nie zajmowałam, na tym się nie znam. Ale wyciągam je, bo je mam i nie przez przypadek je mam. Od Ani Głowacz kupiłam karty duszy. Są to przecudne karty duszy. Ja pracowałam z tymi kartami, a kiedy już popracowałam, to dostałam podpowiedź, że mogę już wyciągać dla Was te przesłania od Waszej duszy. Jak widzicie, że nic nie jest przypadkowe. Ania Pietraszek pisze, kochana Iwonko K, przytulam Ciebie i wszystkie kochane dobrodziejki. Iwonka K pisze, dziękuję serdecznie, z tym przebaczeniem, to prawda. Mam taką jedną rzecz do przerobienia, ciężko, ja wiem, ale ciężej nosić ten ciężar. Jeżeli komuś nie przebaczamy, może lepiej odpuszczamy, wiecie, tak się już utarło to przebaczenie i to idzie tak. Jeżeli używamy słowa przebaczam, to stawiamy się w pozycji wyżej, a szczególnie rodzinie czy rodzicom i tak dalej. Bardziej ze mną rezonuje słowo odpuszczam, uwalniam, pozwalam odejść. Zobacz, jaka to jest inna energia, Iwonko. Pozwalam temu odejść. Rozumiem, pozwalam sobie zrozumieć intencje tej i tej osoby, bo kiedy uwalniasz, odpuszczasz, to zwalniają się kajdany, łańcuchy, które są przywiązane do Twojej nogi energetycznie, czyli człowiek, istota, której nie przebaczasz, nie odpuszczasz, jest przywiązana do Ciebie energetycznie, jak kula u nogi i karmisz to ją swoją energią. To dotyczy, kochani, wszystkich. Pamiętajcie, że jeżeli zacięcie czegoś, czegoś się trzymacie komuś, to robicie sobie krzywdę. My wszyscy przyszliśmy doświadczać. Onikuś jest. Dziękuję, Zosiu, za piękny wykład. Ten wykład, to tak mi płynie. Aniołek pisze, wiem, taki żarcik z tym wróżeniem, jestem wdzięczna. Tak, no ale wiesz, słowa mają moc, nie? Ja wiem, napisałaś to w cudzysłowie, więc jest okej, ale żeby właśnie pamiętać, że poprzez te przesłania płynie ta najwyższa energia źródła. I jeżeli macie taką wolę, weźcie sobie to do serca i popracujcie czasami z tym. Nikuś, kochana, dla ciebie przesłanie dobrostanu.
jestem szczęśliwa i wdzięczna za błogosławieństwo obfitości wszelkiego dobra. Słowa mocy. Aniołek pisze, bo ja taka zabawna jestem na co dzień. Jest okej, okay. Cudownie, cudownie być zabawnym. Tylko tak jak mówię, wiecie, słowa mają moc, a podświadomość nie zna żartów. Wszechświat też. Więc jest wielu ludzi, którzy mówią, a ja tak żartowałam, a tak na niby, ja tak nie myślałam. Ależ oczywiście, że myślałaś, bo twoja, nie mówię do ciebie, ale ogólnie ludzie, bo podświadomość to wyrzuciła. Zdarza się wam, że ktoś mówi, ja nie tak chciałam powiedzieć, nie, nie, czekaj, bo to inna. Poszło, to poszło z wnętrza. A więc patrzmy na słowa, bo one manifestują się w naszym życiu. Słowa mają moc. Jeżeli czegoś chcemy, to dobrze, to doprecyzujmy. Bo ja miałam raz taką sytuację, że wysłałam zamówienie do wszechświata i dostałam, ale nie doprecyzowałam czegoś tam. Takich drobiazgów. No i dostałam, ale te drobiazgi były bardzo istotne. Więc teraz staram się to konkretyzować i zwracać uwagę na słowa. Może kiedyś porozmawiamy o tym, żeby zważać na słowa. Ja już o tym mówiłam. Ja bardzo nie lubię słowa na M. Wiecie, jak dużo M sakra używa? Czyli kogoś zmasakrować i energia. Bo właśnie tak było. Nawet nie wypowiadam całego i już mnie telepie energetycznie, bo i zaje, jakie to wszystko jest tego, no to jest bardzo modne, bardzo trendy. Nadal widzę, że czasami zaskakuje mnie, że mówią to osoby bardzo świadome. Bo jeżeli ja mówię, ale tam jest to zaje, no to wszystko jest energią. Więc ja wywalam tą zaję, czy ma tam kra, na tych ludzi. Czyli za przeproszeniem wyżyguję na nich. Zwracajmy uwagę naprawdę, bo to wszystko jest energią. Nie ma na niby. Nie ma, ja tak żartowałam. Przypominam o tym. Wszechświat i podświadomość nie zna żartów i wykreuje wam to, co sobie wyżartowaliście, a później mówicie, ale ja tak nie chciałam. Anyway. Powiedziałaś, słowo się rzekło. Jak to mówią kobyłka u płota. Iwonka K. pisze, ja wszystkim mówię, żeby tego słowa unikać i tłumaczę, jakie to ma konsekwencje. Super, super. Zwróćcie uwagę, jak ktoś chce być taki, wiecie, trendy młodzieniaszek i te słowa używa, tam zaje i tak dalej. Jak już jesteśmy świadomi energii tego tnącego słowa, bo ono jest metaliczne, bo bardzo tnie energię. Bardzo takie, wiecie, zobaczcie, jak się czujecie przy ludziach. Albo, wiecie co, jeszcze zaraz wyciągnę dla ciebie, Nikusie, słowa mocy, że mam słowa, tylko dokończę myśl, bo płynie. Zobaczcie, jak ludzie często mówią słowo, strasznie się cieszę, strasznie to lubię. Znacie coś takiego? I zobaczcie, skąd to pochodzi. Strasznie się cieszę. Od strachu. Czyli człowiek, który używa strasznie się cieszę, strasznie to lubię, strasznie mi miło. Człowiek pełen lęku i ten lęk sieje dalej. A więc jeżeli się cieszysz, to może bardzo się cieszę, a nie strasznie się cieszę.
Mówię, może kiedyś tam porozmawiamy sobie o tych słowach, które dobrze jest wyeliminować pomału ze swojego słownika. Wszak stają się naszym życiem. Kreujemy zgodnie z życzeniem. Nikuś, już jestem i słowa mocy dla Ciebie. Mam spokojny umysł i skupiam się na celu. Brawo. Iluminacja Ewy Foley dla Niki. Czy zauważyłaś, że zadowoleni ludzie prawie wcale nie chorują? Ania pisze, Pietraszek, stoję w ogrodzie, żeby Cię posłuchać, kochana Zosiu. Moja kochana Aneczka. Czasem tak jest z tym internetem właśnie, że trzeba taniec na linie zrobić, żeby, wiecie, tych problemów internetowych jest teraz coraz więcej. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak zwane przeszkadzajki, ale my się nie dajemy. Nikuś, inspiracja Ewy Foley dla Ciebie. Wszystkie moje zmartwienia i problemy mają swoje rozwiązanie. Chcę je poznać. Przesłanie anielskie dla Niki. Anioł chwały. Jego przesłanie brzmi: wyśpiewuję cześć i chwałę źródła wszelkiego życia. I przesłanie od Twojej duszy, Nikuś. Karta kreacji. Ja nie wiem, czy da rady. Kurczę, to trudno z tym tłem. Ale jest piękna kobieta i maluje. Obraz piękny, maluje drzewa życia. Przepiękna karta duszy, karta kreacji. Przestrzeń maluje dla Ciebie najpiękniejsze obrazy przyszłości. Pięknie, Nikuś jest z nami. I Marię Pitrowa, witamy Ciebie. Ty jesteś z Morawy, tak, dobry wieczór. A napiszcie mi, kto z Was najdalej jest. Napiszcie, przypomnijcie, skąd jesteście, bo Maria jest z Morawy. Ania nasza jest z Anglii, z tego co wiem. Z Londynu czy skądś inąd, Aniu? Przypomnij, napiszcie skąd jesteście, tak dla przypomnienia. To tak też rozejdą się te nasze promienie. Mario, dla Ciebie przesłanie dobrostanu. Duch obfitości przepływa przeze mnie ze swobodą. Moje życie jest święte. Słowa mocy. Aniołek jest z okolic Szczecina. Witamy Szczecin. Słowa mocy dla Ciebie, Mario. Nigdy nie jestem sama. Zawsze są ze mną aniołowie. Niebiańska armia kochającego Stwórcy. Iwonka K. pisze, pozdrawiam z Trójmiasta. O proszę. A, dziękuję, że się dzielicie. Kto jeszcze napisze, skąd nadaje? Iluminacja dla Marii. Gdy ugrzęźniesz, poproś o pomoc. I inspiracja Ewy Foley dla Marii. Błędy to wielkie chwile. Przesłanie anielskie dla Marii z Morawy. Archanioł Michał. Jego przesłanie brzmi: bronię sprawiedliwości i prawdy. Żyje dzięki swojej prawości. Nikusia pisze, dziękuję za piękne i dobre przesłania. Ja z okolic Terespola. O proszę, o proszę. Jak jesteście z ludźmi. Dziękuję, dziękuję, żeście napisali. Jestem Wam bardzo wdzięczna. I dla Marii z Morawy karta przesłanie od Twojej duszy. Karta Amira, żywioł wody będzie Cię prowadził, gasząc ogień, który Cię dotąd parzył. To jest taka piękna karta. Nie idzie bliżej pokazać. Um,
Maria z Morawy pisze: Pani Zosiu, wydawa Pani więcej kochanej energii niż youtubery Szczek. Dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło. O, i dziękuję Mario bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za te ciepłe słowa. Jest mi bardzo miło. I jest dla nas, jest u nas Niv de Kisaw. Chicago. Wow. Więc mamy i USA już. USA to ja zawsze mówię na USA, nie? A więc mamy Chicago. Witamy Chicago. Proszę, jak fajnie. Jak będziecie dołączać do tego spotkania, to może piszcie, bo wiecie, czasami ludzie w taki sposób się poznają. Że jak napiszecie, że tam skądś jesteście, bo my potrzebujemy się o podobnym myśleniu kontaktować teraz. Nam jest potrzebna ta wymiana energii, ten kontakt, a szczególnie na żywo. A czasami możemy mieszkać w jednym mieście albo dwie ulice dalej, albo jedną. Więc umawiamy się, jeżeli macie życzenie oczywiście, bo tu nic się nie ma żadnego nakłaniania. Miło będzie, bo dla wszystkich miło, skąd nadajecie, nie? I, a szczególnie dla mnie. Więc do Chicago przesłanie dobrostanu. Inspiruje mnie boskie światło. Moje życie jest bogate i doświadczam dobrostanu. Słowa mocy dla Chicago. A masz jakieś imię? Niv de Kisaw. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jeżeli masz życzenie napisać, będzie mi bardzo miło. Słowa mocy dla Ciebie. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. I iluminacja Ewy Wolej do Chicago. Pamiętaj o wdzięczności. Wdzięczność jest stanem umysłu. I inspiracja Ewy Wolej. Jestem pod boską ochroną. Aniulka nasza pisze, a ja zdrawiam z Walii, stolicy Cardiff. Pięknie. I Ania napisała, musimy odpuścić, przebaczyć, uwolnić najmniejsze ziarenko, bo tak będzie ciężko. Zgadzam się, kochana Zosiu, wtedy idziemy w górę. Energia jest wtedy odjazdowa, bo pnie nas w górę. Tak jest. A mnie pyta aniołek, a skąd ja jestem? Ja jestem aktualnie z Bolesławca. Na Dolnym Śląsku, pod granicą niemiecką. 40 kilometrów jestem od granicy niemieckiej w Zgorzelcu. Więc ja jestem na Dolnym Śląsku, aniołku kochany. Zaraz, bo jeszcze do USA. Popłynie karta anielska. Iwonka K. pisze, podejrzewam, że ta istota z USA to Edwin. No może jak będzie miał życzenie, to napisze. Przesłanie anielskie dla Ciebie, Anioł Książę Wschodu. Jego przesłanie brzmi, oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. Aniołek pisze, a ja mam 3 kilometry do granicy z Niemcami. Gryfino pod Szczecinem. No widzisz, jeszcze bliżej. Chicago pisze tak, to znaczy, że jesteś mężczyzną i na imię masz Edwin, tak? Dobrze zrozumiałam? Przesłanie od twojej duszy. Chicago. Karta opieki. Zadbaj najpierw o siebie, abyś mógł zadbać także o innych. To takie bardzo ważne przesłanie. Będzie widać. I Ania, Iwonka K. pisze, Aniu, a ja miałam Ci wysłać pytanie, czy jesteś w ogrodach angielskich? Fajnie, kochani, a więc dobiegliśmy
trzy czwórki mamy. 44, 4, teraz 44, 44, już przeskakuję na 45. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną w ten piątkowy wieczór. Macie tam filmik o jak się pozbyć pasożytów, grzybów, śluzu nadmiaru i tak dalej, a nie mazurczych. Będę miała 20 nagranie z Anią Mazurczyk na żywo, bo Ania była mocno, mocno zajęta, ale rozmawiałam z nią wczoraj, mówię, żebyśmy tak odświeżyli i tak jak macie te audycje na żywo z tymi moimi rozmówcami i bardzo się cieszycie, piszecie, że to jest super, że można tam zadać pytanie i tak dalej. Także 20 lutego Ania Mazurczyk, a tam jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy są audycje na żywo, to wchodźcie na moim kanale w tą opcję na żywo i tam są przygotowane te, które się odbędą i te, które były, to z Honoratką Nurture First, astrologką kochaną, bardzo lubię Honoratkę, osoba bardzo ciepła, osoba o wielkim wyczuciu, intuicji, fajne czytania robi, Aniutka pisze, kochana Aniutka, bo Aniutka jest wróbel, także tutaj wyrywa mi się Aniutka, chyba wzywa Aniutka mnie, Ania Pietraszek. Tak, jestem kochana Iwonko K, ale w tej chwili u siebie. Za niedługo będę w angielskich ogrodach. Daleko nie mam, Iwonko. O, super. I pytasz mnie, Mario, kiedy będzie rozmowa z Robertem Bernatowiczem. No właśnie, jakoś ucichło. Wielu ludzi też dopytuje pana Jackowskiego, który jest bliskim przyjacielem Roberta Bernatowicza i no być może jest, bo ja też miałam taki okres transformacyjny, może być tak, że potrzebuję odpocząć, bo wiesz, że jest transformacja bardzo duża teraz, błyski słoneczne, no dzieje się, dużo się dzieje, więc może potrzebuję tak zwanej samotni, bo na swoim kanale również nie transmituje nic. Odkąd wrócił z Pragi, nie ma ani jednego filmiku. Więc może być tak, że po prostu potrzebuje pobyć ze sobą, przejść tą transformację, nie? Także jeżeli będzie, to na pewno podam wcześniej do wiadomości. Tymczasem właśnie ponowiłam tą audycję Po co żyjemy, bo wielu jest nowych ludzi i żeby sobie posłuchali, bo to też jest bardzo ważna audycja. Tam dla tych, którzy nie wiedzą, w 29 minucie, jak się dobrze przysłuchacie, bo to wygląda jak coś w głosie, tam chrząka, tam wyraźnie słychać, jak się przysłuchaliśmy, bo pan Bernatowicz też był zdziwiony, tam słychać wyraźnie duszka jakiegoś, jakiś duszek sobie gwizda, tybetańskie dzwoneczki przez moment, jak się wsłuchacie, 22, 30 tam minuta, coś takiego, to właśnie to jest, a to wiemy, bo jeden z oglądających napisał to do pana Bernatowicza i on do mnie to właśnie napisał, żebym wysłuchała, bo rzeczywiście ja tego nie słyszałam, jak dawałam, po prostu nie słyszałam tego. Było to w momencie, kiedy pan Bernatowicz opowiada o tym, że jak ten 13-letni syn się powiesił i ta matka tak płakała. I ten 6-latek chyba podchodzi do niego i pyta, czemu mamo płaczesz? I ta mama mówi, że twój brat nas opuścił, ale ty jeszcze jesteś za mały, opowiem ci, jak będziesz większy. I ten 6-latek mówi, a ty zapomniałaś, jak się powiesiłaś i nas zostawiłaś? I to w tych momentach było to i te dzwoneczki tybetańskie, słuchajcie się. I to było takie dziwne. Dla mnie to duszek tego, który odszedł poprzez powieszenie,
w taki sposób dawał znaki, żeby pomóc mu odejść. Nie? Tak, tak ja to odczuwam, pan Bernatowicz trochę inaczej, no ale w każdym razie audycja jest bardzo oglądalna i u Zygiego, i u Patrycji była, i ona jest w każdym miejscu bardzo oglądalna, bo większość to są audycje o UFO, a to było Po co żyjemy, o reinkarnacji, tak fajnie wyznaczone. Nasz Andrzej muzykalny, przepraszam za spóźnienie, ale odsypiam choróbsko cały dzień, nie dawaj się. Ciało ci pomaga, Andrzej, żeby przejść transformację. Wielu ludzi teraz choruje, a to jest ciało jest w służbie, żeby pomóc wydalić. Przesłanie dla ciebie dobrostanu, nasz kochany Andrzeju. Kocham siebie dokładnie tak, jak jestem. Wszystko jest dobrze. Słowa mocy dla Andrzeja muzykalnego. Jestem idealny, taki jaki jestem. Czuję się całkowicie spełniony. Iluminacje. Ania już ciebie wita i pisze, że zdrowiej, Andrzeju. Już się witajcie, tak. Aniu, masz się odpocząć, zregenerować się, posłuchać, jak ptaszki śpiewają. No cudnie, cudnie. Dla ciebie, Andrzeju, iluminacja Ewy Wolej. W rękach Boga wszystko jest możliwe. Zatem czego pragniesz? I inspiracja Ewy Wolej dla naszego muzykalnego Andrzeja. Jestem dzieckiem Boga. Przesłanie anielskie dla ciebie, Andrzeju. Anioł stróż młodzieńczej miłości. Jego przesłanie brzmi. Przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarty na jej piękno, a jej piękno czyni mnie pełnym. Andrzej, dziękuję za wsparcie i przesłanie od twojej duszy, Andrzeju. Karta odwagi. Znajdziesz w sobie odwagę, by sprostać temu, co dotąd budziło twoje obawy. Tam ty dawałeś zdjęcie takiego lwa, a teraz tutaj masz. No, karta odwagi, Andrzeju, dla ciebie. Kochani, to jeszcze wyciągnę dla tych, którzy będą nas odsłuchiwać. Karta dobrostanu dla tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwać później. Codziennie przytrafiają mi się dobre rzeczy. Żyję w radości. To wszystko dotyczy tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwać. I nas wszystkich niech płynie. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego życia. Iluminacja Ewy Wolej dla tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwali. Tylko skacząc w nieznaną przepaść, z krawędzi znanego, możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Inspiracja Ewy Wolej dla tych, którzy będą z odsłuchu. Wszystkie ograniczające, oparte na lęku myśli, Bóg usuwa z mojej świadomości. Przesłanie anielskie dla tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwali. Anioł twórczości, twórcza energia spływa ku mnie, im częściej postanawiam wyrażać swoje uczucia. Przesłanie od duszy dla tych wszystkich, którzy będą słuchać. Karta stwórcy. Przestrzeń odpowie tak na każde twe pragnienie. Pozwolę teraz wyciągnąć dla siebie kartę dobrostanu, tak poczułam. A aniołek pisze, muszę już wyłączyć wiatr wienie ziemsko. Dziękuję Zosiu, pozdrawiam wszystkie obecne duszyczki do miłego, do miłego. Ja sobie wyciągnę kartę dobrostanu. Wszystko, co tworzę, wnosi do świata dobro, wartość i piękno. Jestem potrzebna tu i teraz, dokładnie taka, jaka jestem. I słowa mocy dla mnie na zakończenie. W każdym wyzwaniu dostrzegam ukrytą wiedzę i bezcenne lekcje. Dzięki nim wzrastam. I przesłanie
O duszy dla mnie. Karta strażniczki ruchu planet. Tworzysz coś wspaniałego. Dajesz nowe życie. Twoja kreacja się wypełnia. Wow, aż moje ciarki poszły. Jaka piękna karta. To jeszcze kartę anielską sobie wyciągnę. Anioł mądrości. Jego przesłanie brzmi. Mądrość pochodzi z głębin mojego doświadczenia. Kochani, przytulam mocno, cudnego weekendu i do następnego razu. I love you. Pa, pa.